Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii wigilijno-sylwestrowej. Jest grudzień, dodaję codziennie odcinki, tak więc 31 odcinków w sumie w grudniu nam się pojawi. Mam nadzieję, że zobaczysz ich jak najwięcej, a w formie prezentu zostawisz na pewno łapkę w górę. W tym odcinku przygotuję dla Was kapustę. Kapustę z grzybami. Jest to danie obligatoryjne na Wigilię. Myślę, że w każdym domu, a przynajmniej w większości polskich domów, to danie gości właśnie na stole wigilijnym. Jest przepyszne, proste, nie należy do drogich dań, zwłaszcza jeżeli sobie jesienią byliście na grzybach i sami je zebraliście, ususzyliście, to teraz tak naprawdę kilka składników, troszkę pracy i macie coś naprawdę przepysznego, co smakuje wręcz idealnie, zwłaszcza w tym świątecznym czasie. Do tego jakiś karpik czy inna rybka. Na samym początku zapraszam Cię jeszcze na mojego Instagrama oraz Facebooka. Linki znajdziesz jak zawsze w opisie. Jeżeli przyrządzisz coś z moich dań, koniecznie wstaw zdjęcie, oznacz mnie, chętnie zobaczę jak Ci to poszło i skomentuję. A w sekcji komentarzy liczę na Waszą aktywność. Mam nadzieję, że dacie mi znać jak Wy przygotowujecie kapustę właśnie z grzybami. Czy lubicie w ogóle, czy u Was na tym wigilijnym stole ona się znajduje. A tymczasem już nie przedłużam. Pamiętajcie tylko o tej łapce w górę i zabierajmy się do pracy. Przygotowanie przepysznej kapusty z grzybami dalej na Wigilię. Zaczynamy od cebuli. Trzy cebule, jak widzicie, dwie takie średniej wielkości i jedna troszkę taka mniejsza, także 2,5-3 cebule na moją ilość kapusty myślę, że wystarczą. I teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie posiekać cebulę w drobną kostkę. Cebula, moi drodzy, posiekana, już część znajduje się w garnku, a teraz jeszcze musimy posiekać sobie czosnek. Trzy ząbki czosnku, dosyć spore, również musimy sobie bardzo drobno posiekać. Czosnek posiekany i teraz wszystko już sobie przerzucam do garnka, w którym będę podsmażał i w ogóle przygotowywał kapustę. Cebula i czosnek znajduje się już w środku. Dolewam sobie około 3-4 łyżek oleju rzepakowego. Następnie wszystko sobie za chwilę podsmażę. Cebula i czosnek pięknie się już zeszkliły i teraz przychodzi, moi drodzy, kolej na dodanie grzybów. Mam tutaj podgrzybki wraz z suszonymi prawdziwkami. Tak to oto wygląda, jest ich około 150 gramów. Wcześniej je sobie zagotowałem w wodzie, następnie wyłączyłem i one sobie tak w niej stygną. Jak widzicie, odzyskały swoją jędrność i teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko przełożyć je do garnka. Następnie chwilę sobie dosłownie podsmażymy i zabierzemy się za przygotowanie kapusty kiszonej. I zabieramy się, moi drodzy, za kapustę. Kapusta kiszona, nie płukałem jej. Chcę, żeby moja kapusta z grzybami była dosyć kwaśna, tak więc nie płuczę. Wyciągam po partii i kroję dosłownie na dwie, trzy może części. Jeden taki kawałek. O właśnie, nie chcę zrobić tutaj sieczki. Chcę, żeby była troszkę krótsza ta kapusta. Pamiętajcie, żeby kupić kapustę kiszoną, a nie kwaszoną. Jest to ogromna różnica w smaku. Kapustę przerzucam do garnka. Moi drodzy, i teraz do garnka z kapustą dolewam sobie wodę po gotowaniu grzybów. A to po to, żeby jak najwięcej tego smaku grzybowego weszło w kapustę. Możemy też dolać sobie odrobinę wody. Dorzucam sobie ziele angielskie. Myślę, że z 8-10 takich kuleczek powinno wystarczyć. Następnie liść laurowy. Myślę, że również około 6-8 sztuk tutaj sobie wrzucimy. Ja do kapusty dorzucam sobie odrobinę kminku całości takiego, po to, żeby tutaj wspomóc trawienie, żeby nie było niepotrzebnych gazów oraz niestrawności.
kminek właśnie ma takie właściwości, że temu zapobiegnie. Wszystko sobie solimy. Pamiętajmy, że kapusta kiszona jest już dosyć słona, ale jednak tej soli nie może jeszcze zabraknąć. Najwyżej sobie dajcie na początek trochę mniej, a później już w fazie końcowego gotowania możecie sobie próbować i jeszcze doprawić w razie potrzeby. No i standardowo pieprz czarny mielony. Również sobie najpierw robimy troszkę do smaku, później oczywiście możemy sobie sprawdzić smak i doprawić według własnego gustu. I teraz to wszystko sobie, moi drodzy, mieszamy i gotujemy do miękkości, myślę, że około godzinki 20. Kapusta, moi drodzy, jest już ugotowana. Jak widzieliście przed chwilą, dodałem jeszcze pół kostki masła. Masło będzie rozprowadzać wszystkie smaki, bo przecież tłuszcz jest właśnie takim przewodnikiem smaków. Kapusta jest przepyszna, pięknie pachniało w całym domu. I teraz pokażę Wam, jak ona wygląda jeszcze na talerzu, żebyście mieli cały jej przekrój. Troszkę sobie, nie ukrywam, zjem już teraz, a resztę włożę, moi drodzy, w słoiki i schowam do lodówki, tak żeby była już na święta. Tak oto się prezentuje. Może nie wygląda za ładnie, za ciekawie, ale przecież taka jest kapusta. Także spójrzcie tylko. Także myślę, moi drodzy, że kapusta z grzybami jest obowiązkowym daniem wigilijnym, które musicie sobie zrobić. To jest moja propozycja. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy, jak Wy przygotowujecie kapustę, czy robicie tak, czy inaczej. Bardzo mnie ciekawą Wasze formy tutaj podania. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. A w grudniu będę dodawał je codziennie, tak więc przed nami jeszcze sporo odcinków i widzimy się już w kolejnym. Życzę Wam wszystkich wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia już jutro.